Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji Wielkiej Kolekcji Komiksów Marvela, a dzisiaj mam dla Was tom 44, jakim jest Ultimates, stworzony przez Marka Millera i Bryana Hitcha, kolekcja Hachette. Standardowo zaczniemy od grzbietu naszego tomu, który przedstawia tym razem częściowo postać Spidermana. Ta grafika wygląda już bardzo ładnie, jeżeli chodzi o jej tworzenie. Tył to oczywiście krótki opis tego, co znajdziemy w naszym tomie, oraz informacja, że album zawiera materiał opublikowany pierwotnie w The Ultimates. Cena nadal nie ulega zmianie, 39,99. Nie wiem, jak to będzie w przypadku ponowieniu kolekcji, wielkich kolekcji Marvela, jeżeli o to chodzi, wydawanej przez Hachette, która będzie zawierała tomy od 60 do 120. Ale i tak zapewne będę ją kupował. Dobrze, standardowo zaczniemy również od dodatków, które zaczynają się od tak naprawdę komentarza dyrektora wydawniczego pani Europa. Mamy również echa z przyszłości, czyli wydarzenia prowadzące do The Ultimates, bezpieczeństwo ojczyzny. Nie mamy tego za dużo. Tył też nie obfituje w jakieś ekstra genialne dodatki, bo mamy tutaj w sumie tylko galerię okładek stworzonych przez Bryana Hitcha. Galerię, która, szczerze powiem, żadne jakieś te okładki nie wyróżniają się czymś specjalnym, ale o tym będziemy rozmawiać już za chwilę. Mamy oczywiście nieco o samych twórcach, czyli Marku Milleru, Bryanu Hitchu i o samych Ultimates, czyli ich historia, co tak naprawdę doprowadziło do powstania tej grupy, tego komiksu tak właściwie. Na koniec mamy oczywiście polecane lektury, z czego aż jeden możemy kupić w języku polskim, to oczywiście Wojna Domowa. Dobrze, przechodząc do samej recenzji, myślę, że będziemy tu musieli poruszyć kilka ważnych tematów i powrócić nieco do poprzedniej części, jeżeli chodzi o Ultimates. Nie mogę powiedzieć, że komiks The Ultimates jest zły, chociaż przez wielu był dosyć krytykowany, patrząc na różne fora. Ja uważam, że pierwsza część to był taki wstęp właśnie do rozwinięcia tej akcji. Moim osobistym zdaniem wolałbym, aby te dwie części były ze sobą połączone. Z tego powodu, że ta pierwsza część wydawała mi się bez jakichś strasznych zwrotów akcji. Wydawała mi się po prostu nudna, dlatego tak jak Wam kiedyś tam wspominałem, jej czegoś brakowało po prostu. No ale po przeczytaniu tej drugiej części naprawdę można podnieść jej ocenę i no, nie zawiedzieć się po prostu na niej. Twórcy przede wszystkim odnoszą spektakularne sukcesy, jeżeli chodzi o filmowe Imperium Marvela. Sięgnęli no, m.in. po inspirację pomysłu do alternatywnego świata wersji Ultimate, no, a przynajmniej na pewno jeżeli chodzi o Avengersów, choć myślę, że mogę się trochę mylić ze względu na to, że aż taki obeznany w uniwersum Marvela nie jestem, jeżeli chodzi o same filmy. Ja oglądałem tam parę, ale jakoś nie przekonują mnie one do siebie. Jedynka przede wszystkim traktowała o tworzeniu grupy Avengers, co myślę nie było jakimś specjalną rozrywką czytać cały czas o tym, jak oni powstawali. No i to wszystko miało na celu walkę z zagrożeniami, z którymi tak naprawdę nie da rady żadna armia, czy tam nawet Shield. Przy czym tak naprawdę największym problemem był w zasadzie jeden duży problem, a między innymi był nim Hulk. No ale o tym wspomniałem już w poprzedniej recenzji, także zapraszam do oglądania. W tomie drugim przede wszystkim mamy różne zwroty akcji. Okazuje się, że pomysł utworzenia supergrupy był potrzebny ze względu na to, że, Ziemia po prostu... O, przepraszam, chciałem poprawić kamerę. W duży sposób została po prostu zagrożona przez kosmitów, którzy infiltrują ją od wielu, wielu lat. No i od razu mamy tutaj akcję, od razu mamy akcję z rozmachem, nie mamy nudnego początku, zawsze coś tutaj się w tym komiksie dzieje. Czyli podsumowując, tom pierwszy może nie był idealny, był takim dość sporym wprowadzeniem, jeżeli chodzi o to uniwersum. Jednak myślę, że te komiksy powinny jednak zostać połączone i w niektórych miejscach chociaż minimalnie skrócone. Cóż mogę powiedzieć? Mogę przede wszystkim zachęcić Was do przeczytania innych lektur, które są przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten, no to myślę, że warto przeczytać sobie The Ultimates 2, Goods od Monsters. To jest dosyć ciekawa lektura, którą myślę bez problemu polubicie, ze względu na to, że mamy tam również wiele ciekawych wątków dotyczących uniwersum Marvela. Ultimate Avengers The New Generation to też jest dosyć ciekawy komiks. Myślę, warto go mieć w swojej kolekcji. Ja jednak polecam wydanie amerykańskie ze względu... Oczywiście nie każdy tego typu rzeczy lubi, jednak te tłumaczenia nie zawsze są tak dobre, jeżeli chodzi o sam oryginał. Także ja osobiście jestem za tym, żebyście po prostu przeczytali ten amerykański oryginał niż jakąś inną wersję. To by było tak naprawdę na tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję. Jeżeli podobał mi się ten filmik, to nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę i zasubskrybować mojego kanału, aby być bliżej z informacjami dotyczącymi nowych filmików, aktualności konkursów. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!